Niech będzie odpalony. W dzisiejszym odcinku filtry powietrza. Jakie są rodzaje filtrów powietrza najczęściej stosowanych w motocyklach? Czy i jakiej wymagają obsługi? Dzisiaj parę słów właśnie o tym. Zapraszam. Filtry powietrza mają za zadanie wyłapywać cząsteczki kurzu, owady oraz jakiekolwiek inne zanieczyszczenia z powietrza tak, aby nie dostawały się one do silnika. Taki silnik pracujący bez filtra powietrza, poza tym, że zużywałby się po prostu dużo szybciej, to również dużo częściej wymagałyby czyszczenia i obsługi elementy układu zasilania, czyli wtryski, przepustnice, czy to gaźniki. Tak się składa, że akurat mam najpopularniejsze filtry stosowane w motocyklach, tak więc mogę bez problemu Wam je pokazać. Zdecydowanie najpopularniejsze filtry stosowane w motocyklach to takie papierowe filtry. One są jednorazowe, po danym przebiegu, jak taki filtr jest już zabrudzony, tak jak ten na przykład, to należy je wymieniać, ich się nie czyści. Są z odpowiedniego papieru poskładanego w taką harmonijkę. Ona jest po to, żeby po prostu zwiększyć powierzchnię filtrowania. Następnie mamy filtry gąbkowe, bardzo popularne w skuterach, czy też w pojazdach mniejszej pojemności, ale i również w crossach, w enduro bardzo popularne są takie gąbkowe, piankowe filtry. One są wielorazowego użytku, ich się nie wymienia, za każdym razem trzeba je czyścić i obsługiwać, a nie wymieniać. I jako akcesoryjne, chyba najbardziej znana marka KN, chociaż na przykład BMC też robi podobne filtry. Te filtry są bardzo często stosowane jako akcesoryjne, aftermarketowe i one wymagają obsługi, je się czyści. Takiego KN-a też nie wymienia się za każdym razem, tylko trzeba go obsługiwać. Więc jeżeli wiążecie się z motocyklem na dłużej albo robicie duże przebiegi, warto się zastanowić nad takim filtrem, żeby po prostu nie wymieniać go za każdym razem, tylko czyścić. No to teraz w takim razie kilka słów o samej obsłudze i czyszczeniu filtrów powietrza. Jak więc zabrać się do czyszczenia filtrów powietrza? Zacznijmy od takich gąbkowych. Można je czyścić po prostu ciepłą wodą z mydłem. Można oczywiście kupić do tego odpowiednie środki, które są do tego przeznaczone, aby czyścić takie filtry. I trzeba pamiętać, że później po wyczyszczeniu takiego filtra, jak on już wyschnie, trzeba go nasączyć. Czyścić można również benzyną ekstrakcyjną. Zazwyczaj benzyna ekstrakcyjna tej gąbki nie zjada. Natomiast jakieś nitro czy aceton może nam szybko taką gąbeczkę zneutralizować, zdematerializować i nic z niej nie będzie. Także uważajcie, czym czyścicie. Woda z mydłem, specjalne do tego środki lub benzyna ekstrakcyjna, ale nie inne rozpuszczalniki, żeby Wam po prostu takiego filtra nie zniszczyły. Trzeba pamiętać, że jeżeli wydmuchujecie taki filtr, jeżeli go umyjecie i wydmuchujecie, to róbcie to w przeciwną stronę niż leci powietrze zazwyczaj. Czyli jeżeli powietrze do silnika przez filtr leci w tą stronę,
to dmuchajcie zawsze w tą stronę, żeby nie wbijać głębiej tych zabrudzeń, tylko je usuwać, wyrzucać z tego filtra. I pamiętajcie o tym, że jeżeli nasączacie, to są specjalne do tego olejki, do filtrów gąbkowych, które są różne dla takich filtrów, inne dla takich filtrów, specjalne do gąbkowych, i wtedy z kolei pokrywamy to od tej strony, w którą leci powietrze. Czyli tu z tej strony, jeżeli powietrze przez filtr leci w tą stronę, to z tej strony psikamy delikatnie i równomiernie takim olejkiem i on się sam troszeczkę wchłonie. Można sobie tak pozagniatać ten filtr, żeby ten olejek wszedł głębiej w tą gąbeczkę, ale niezbyt obficie. Natomiast takie KN-y, są specjalne środki do ich czyszczenia. Można takie sobie kupić zestawy do czyszczenia i nasączania. I taki zestaw może być do różnych filtrów podobnej konstrukcji. Zazwyczaj między tymi dwoma warstwami siateczki metalowej jest po prostu bawełna, chociaż w nowocześniejszych filtrach jest to, są to jakieś włókna syntetyczne, wtedy filtruje bardziej równomiernie bawełna jako środek, że tak powiem, organiczny może być grubszy w jednym miejscu, cieńszy w innym, a syntetyczne tkaniny zazwyczaj są po prostu idealnie równe. I tu też pamiętamy, jeżeli taki filtr wydmuchujemy, to jeżeli powietrze przelatuje stąd tutaj, to też dmuchamy od wewnątrz na zewnątrz, żeby nie wbijać głębiej zabrudzeń, tylko je usuwać. I tak samo jak nasączamy taki filtr, to od tej strony, od której leci powietrze, czyli w tym przypadku tutaj będziemy nasączać filtr, a jeżeli będziemy go chcieli przedmuchać, to od wewnętrznej strony. Skoro wiecie już, jak obsługiwać filtry powietrza, warto również powiedzieć, jak często należy to robić. W przypadku filtrów, które były zamontowane do motocykla na pierwszy montaż, więc czy to filtrów papierowych, takich, które się po prostu wymienia, czy też filtrów gąbkowych, które trzeba czyścić, warto stosować się po prostu do tego, co zaleca producent motocykla. I interwały inspekcji, czy też czyszczenia, czy wymiany takich filtrów są zapisane w instrukcji obsługi. Najczęściej jest to co druga wymiana oleju. Natomiast sprawa ma się troszkę inaczej, jeżeli chodzi o akcesoryjne filtry powietrza. Takie, które zostały wymienione na inne i nie są fabrycznym wyposażeniem motocykla. Najczęściej montowane są filtry takie, które trzeba czyścić, czyli na przykład KN-y. Jak często więc do nich zaglądać? Tutaj również ja osobiście jestem zwolennikiem trzymania się tego, co sugeruje producent. Bo tak naprawdę moim zdaniem nieważne, czy filtr będzie trzeba wymienić, czy będzie trzeba wyczyścić. Jeżeli producent zaleca dany interwał inspekcji czy wymiany filtra, to czy wy ten filtr wymienicie, czy wyczyścicie, nie ma to moim zdaniem większego znaczenia. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły będą jakiekolwiek sporty motocyklowe i używanie motocykla w bardziej ekstremalny sposób. Czy będzie to cross czy enduro, czy będzie to torowanie, te interwały zaglądania do filtrów powietrza powinny być wtedy dużo, dużo, dużo mniejsze. I tak na przykład, jeżeli jakimś krosiakiem czy endurakiem będziecie jeździć, nie wiem, powiedzmy po łące, czy też po bardzo kurzących szutrach,
Filtr raczej będzie zawalony po każdej dłuższej przejażdżce, więc po każdej takiej wycieczce należałoby tam co najmniej zajrzeć. Również w przypadku na przykład torowania, gdzie co prawda nie ma tyle kurzu, ale jest założony akcesoryjny filtr powietrza, akcesoryjny wydech i mapy zapłonowe i paliwowe są ściśle zrobione pod dany filtr, dany wydech i jeszcze na przykład dane temperatury, to każde, nawet minimalne zabrudzenie filtra powoduje oczywiście zmianę ilości powietrza, którą on przez siebie przepuszcza. Ma więc wpływ na to, jak będzie pracował nasz silnik. W ekstremalnych warunkach może mieć to znaczenie. Na koniec chciałbym zwrócić pewną uwagę na niezbyt rzadką praktykę stosowaną wśród motocyklistów. Mianowicie chodzi mi o wydmuchiwanie, przedmuchiwanie takiego papierowego filtra powietrza. Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Oczywiście może być to rozwiązanie doraźne i jeżeli na przykład macie filtr powietrza do wymiany i jeździcie na przykład nietypowym motocyklem i musicie długo czekać, aby kupić nowy filtr, czekać na jego wysyłkę na przykład, no to wtedy jak najbardziej jako doraźny sposób warto przedmuchać filtr papierowy. Jednak na dłuższą metę działa to w ten sposób, że wydmuchacie te najgrubsze zanieczyszczenia, natomiast te mikrocząsteczki kurzu, które wbiły się w ten papier, już z niego raczej nie wyjdą i taki filtr tak czy inaczej będzie miał już dużo mniejszą przepustowość niż filtr nowy. A wy w ogóle jak często dbacie, zaglądacie do waszych filtrów powietrza? Pamiętacie w ogóle, że macie coś takiego? Napiszcie mi o tym w komentarzach. Liczę również, że dacie lajka oraz będziecie subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tu wrzucam. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.